Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw między innymi coraz więcej żubrów żyje w bieszczadzkich lasach. Rusza modernizacja placu Żwirki i Wigury w Jaśle. W Krośnie można podziwiać nową fontannę. W pokazowej zagrodzie żubrów w Bieszczadzkim Ucznem pojawiły się cztery żubrzątka. Lipiec, sierpień i wrzesień to czas przychówku tych zwierząt. Ale nie tylko w żubrzej zagrodzie na świat przyszły młode żubry. Co się okazuje, w stadach, które żyją w bieszczadzkich lasach, przyrost w tym roku jest bardzo duży. Większość już przyszła na świat, wiemy o tym, że około 100 młodych żubrów obserwuje się w tych stadach. Ale to jeszcze nie jest koniec wycieleń, bo jeszcze niektóre żubrzyce zaszyły się gdzieś tam w gąszczu leśnym i czekają na poród. Dopiero pod koniec jesieni będzie można powiedzieć, że wycielania się zakończyły. Natomiast jeśli chodzi o realną liczbę z sukcesem tego przyrostu, to trzeba będzie czekać do marca, bo wtedy będziemy wiedzieli, ile padło od wilków, ile padło, może nie z głodu, bo jedzenia mają pod dostatkiem, ale z chorób, które trapią bieszczadzkie żubry. Żubry kilkadziesiąt lat temu były gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Teraz jest zupełnie inaczej. Jeszcze kilkanaście lat temu cieszyliśmy się z tego, że było 100 żubrów w Bieszczadach. Wtedy też jeszcze polowano na żubry i były odstrzały takie selekcyjne, sanitarne. Natomiast od pewnego czasu już nie odstrzeliwuje się żubrów. Ta tendencja wzrostowa utrzymuje się mniej więcej od 7-8 lat w tempie 15% przyrost populacji rocznie, a to oznacza, że dzisiaj mamy mniej więcej 750 żubrów w Bieszczadach, licząc z tym młodym przychówkiem. To z jednej strony cieszy, ale z drugiej strony rodzi ogromne problemy natury gospodarczej, bo z tym związane są szkody w rolnictwie i w leśnictwie, ale też rodzi problemy natury zdrowotnej u żubrów i o tym trzeba głośno mówić i o tym głośno mówią naukowcy, że dalsze utrzymywanie takiego przyrostu zagraża samym żubrom. Zagroda w Mucznem, gdzie prezentowane jest stado żubrów, jest bardzo chętnie odwiedzana przez turystów. W tym sezonie spodziewany jest milionowy odwiedzający. Kilka jasielskich ulic przejdzie gruntowny remont. W ramach prowadzonego projektu rewitalizacja miasta Jasła w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego. Już w najbliższym czasie rozpoczną się prace modernizacyjne placu Żwirki i Wigury, a także sąsiednich ulic Bednarskiej, Czackiego i Karmelickiej. To przede wszystkim element dużo większego projektu w ramach rewitalizacji miasta Jasła, projektu, który ma wartość około 15 milionów złotych. Samo to zadanie opiewa na kwotę blisko 500 tysięcy złotych, natomiast sprowadza się przede wszystkim do przebudowy nawierzchni, do przeorganizowania miejsc postojowych, pojawia się kilka miejsc więcej, do tego bezpieczne miejsca do wysiadania dla matek z dziećmi, do miejsca postojowe dla nich i troszeczkę inny układ miejsca postoju taksówek. Do tego jeszcze zostanie zmienione przejście to wjazdowe z ulicy Kościuszki. Ono będzie o wiele bezpieczniejsze. Kierowcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ponieważ prace, które potrwają do końca września, spowodują zmianę organizacji ruchu w centrum Jasła. Jak zawsze inwestycja drogowa wiąże się z pewnymi utrudnieniami. Oczywiście ten parking będzie przez jakiś czas wyłączony z użytkowania. Miejsca dla taksówkarzy, dla taksówek są przewidziane na ulicy Bednarskiej, więc praktycznie po sąsiedzku z placem Żwirki i Wigury. Natomiast taka informacja w najbliższym czasie się pojawi. Dzięki projektowi oprócz modernizacji placu Żwirki i Wigury oraz przyległych ulic w dawnym budynku szkoły podstawowej nr 2 przy ulicy Koralowskiego powstaje Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości. Jednocześnie trwają prace przy utworzeniu ekologicznej ścieżki edukacyjnej w Ogródku Jordanowskim. Na realizację czeka także historyczna ścieżka edukacyjna w Parku Miejskim oraz ścieżka rowerowa na odcinku ulicy Czackiego, Park Miejski i Ogródek Jordanowski. Ścieżka rowerowa to tak naprawdę składowa dwóch projektów. Jednego realizowanego w ramach też projektu rewitalizacji. Ona jest jeszcze w trakcie budowy. I drugi element realizowany w ramach naszego zadania własnego, ale też jeszcze jest w trakcie realizacji. Też zamierzamy do miesiąca września zakończyć te roboty.
Zmienia się krajobraz u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Lwowskiej w Krośnie. Niedawno uruchomiona została tam nowa fontanna. Skwer, przy którym stoi fontanna, przechodzi rewitalizację. Kilka miesięcy temu zainstalowano tam rzeźbę, teraz przyszedł czas na fontannę. Jesteśmy świeżo po uruchomieniu, po takim gruntownym remoncie fontanny u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Lwowskiej. To kolejny element przebudowy tej części miasta. Skwerek bardzo lubiany przez mieszkańców zarówno tej części miasta, jak i całego Krosna. Teraz, kiedy upały, służy mieszkańcom do chwili wytchnienia i odpoczynku. Fontanna, można powiedzieć, że została wybudowana od nowa, ponieważ wymienione zostało w zasadzie wszystko. Fontanna wiele lat funkcjonuje w tym miejscu, od jakiegoś czasu nieużywana, więc zapadła decyzja, żeby ją gruntownie przebudować. Magistrat postawił na zmianę wizerunku placu Monte Cassino, który ma nie odstraszać, a przyciągać estetyką tego miejsca. Wszyscy widzą, jak zmienia się ta część miasta. Zaczęło się od likwidacji pomnika, który na tak zwanym rondzie pełnił jakby zajmował centralne miejsce. Powstał na ukończeniu jest duży blok TBS-u i zmienia się otoczenie tego miejsca. W ramach konkursu został wyłoniony projekt na modernizację placu Monte Cassino i on etapami powoli jest realizowany. Koszt odnowienia fontanny to ponad 200 tysięcy złotych. W sali ofowej Jasielskiego Domu Kultury oglądać można prace malarskie Marka Burdzego. Wystawa nosi tytuł Obrazy z tego świata. Pan Marek Burdzy uprawia też i rysunek, i rzeźbę. To jest jego twórczość malarska, to jest 34 obrazy, przede wszystkim dużego formatu, ale też średniego. Artysty, który jest związany też z Jasłem, z Domem Kultury, bo już współpracowaliśmy, a przede wszystkim chcieliśmy pokazać tu jasielskiej publiczności jego prace malarskie, które są takim żywym odzwierciedleniem doświadczeń życiowych artysty. Marek Burdzy jest absolwentem Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uprawia malarstwo, rysunek i rzeźbę. Od wielu lat związany zawodowo jest z Biurem Wystaw Artystycznych w Krośnie. Te moje obrazy to jest plon ostatnich kilku lat. I one pozwoliły mi podczas pracy nad nimi w jakimś sensie stwierdzić, że skoro osiągnąłem już taki trochę wiek poważniejszy, posiwiałem w międzyczasie, to też i powinienem w tych obrazach próbować coś powiedzieć od siebie. Czyli jaka jest moja relacja do świata, do ludzi. Nie wiem, czy mi się to udało. To jest po prostu, każdy obraz to jest kolejna próba zrozumienia siebie, zrozumienia świata, zrozumienia drugiego człowieka. Na ile to się udaje, no to oczywiście po to się robi wystawy, żeby je pokazać osobom obcym, które przyjdą, popatrzą i powiedzą, a ten obraz mnie zachwycił, a ktoś inny przyjdzie i powie, co za bzdury, jak on tak może malować, prawda? Wystawa Obrazy z tego świata dostępna będzie dla zwiedzających w Jasielskim Domu Kultury do końca sierpnia.